A może jakieś serum przeciwzmarszczkowe albo coś, co będziemy mogli po prostu używać trochę dłużej niż tylko jeden raz? Dajmy na to, że chcemy zrobić serum przeciwzmarszczkowe, nawilżające i takie, które nam ujędrni buzię. Super. Pasuje? To jest idealny skład. Dobra, to w takim razie potrzebna nam łyżeczka oleju zielonego z awokado. Mhm. To jest olej, który właśnie bardzo mocno nawilża. On przy okazji sprawia, że skóra robi się bardziej elastyczna. Drugi składnik. Do niego dodajemy dwie łyżeczki oleju makadamia. To jest chyba jeden z moich ulubionych olejów tak w ogóle w życiu. On działa niesamowicie ujędrniająco. On się nadaje i do twarzy, i do ciała. Na twarzy czasami po 2 tygodniach już widać takie właśnie, takie lekkie napięcie. Uczucie napięcia. Ale to nie jest nieprzyjemne, tylko to jest właśnie takie uczucie, że widzisz, że twoja skóra jest jędrna. Także to jest bardzo fajna sprawa. I do tego proponuję olej z rokitnika. To jest jeden z moich ulubionych też olejów. On działa antyoksydacyjnie również. On bardzo dobrze sobie radzi w przypadku zaczerwienień. Jak ktoś ma trądzik różowaty, jak się pojawiają popękane naczynka, albo skóra jest do tego stopnia przesuszona, że zaczyna pękać albo się łuszczyć. To jest bardzo popularny problem w zimie, kiedy mamy ogrzewanie i tak dalej. Kiedy ta różnica też temperatur jest ogromna. Tak, z tym olejem trzeba uważać, bo on dość mocno barwi, więc dodamy tylko 3 krople. Też skórę? Jeżeli, może zabarwić. Jeżeli użyjesz za dużo albo takiego samego prosto z butelki, to będziesz pomarańczowa, ale przy takiej ilości, jak tutaj mamy, to nie trzeba się martwić, żeby były jakieś pofarbowane, tłuste poduszki i tak dalej tutaj. On będzie działał na skórę, ale nie będzie nam zostawiał jakichś tam nieprzyjemności. I jak długo można przechowywać takie serum? Jeśli chodzi o serum olejowe, to trwałość będzie taka, jak najkrótszy termin ważności naszego składnika. Mogę zobaczyć, jak to wygląda? Proszę bardzo. Ma piękny kolor. To właśnie ten rokitnik. Ach. Jest to niezwykle wydajny kosmetyk. Naturalne kosmetyki mają to do siebie, że starczają na bardzo długo, to prawda. Oj, to jest wspaniałe, muszę to przelać. Bardzo mi się podoba ten olej. Uważam, że on musi być bardzo kojący i to musi być bardzo przyjemne dla skóry. Tak, to przynosi też dużą ulgę właśnie, zwłaszcza u tych osób, które mają problemy z suchością, bo to jest takie uczucie, że nakładasz sobie ten olej, robisz chwilę tego masażu, nawet te 2-3 minutki i to ukojenie jest naprawdę bardzo odczuwalne.